Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona. Od tego Syna, Gospodzina, do Ciebie, Matko, szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. Maryjo, święta Boża Rodzicielko, Matko Zbawiciela, Matko Kościoła, Matko Najmilsza. Matka to najpiękniejszy spośród tylu tytułów, jakim Cię nazywamy, Maryjo. Matko o najpiękniejszym sercu i wielkiej odwadze. Niewiasto, która mówi nam, że nie musimy się bać, bo Bóg prowadzi niezależnie od okoliczności i wielkie rzeczy chce nam czynić On Wszechmocny. Matko, naucz nas patrzeć na Jezusa tak jak Ty. Naucz nas ufać Ojcu jak Ty. Naucz nas podążać za głosem Ducha Świętego
jak Ty. Maryjo, która jesteś bliżej niż nasze wyobrażenie o Tobie, módl się za nami. Matko Boże Jasnogórska, Fatimska z La Salle di Lourdes, Niebozięta, Niepokalanie Poczęta, Matko Tobie rady, módl się za nami. A dziś, z racji wspomnienia liturgicznego, wołamy: Matko Boża nieustającej pomocy, módl się za nami. To wezwanie wypłynęło z duchowego doświadczenia modlących się do Ciebie w Rzymie i tylu sanktuariach na świecie. Również pielgrzymi przybywający od tylu stuleci na Jasną Górę są przekonani, że Ty ich wspomagasz w każdym momencie i w każdej potrzebie. Cudowni kaplicy składają prośby i podziękowania, których liczba czasem dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy w ciągu tygodnia. Te prośby i podziękowania są powierzane Tobie podczas sobotniej nowenny odprawianej przed cudownym wizerunkiem. Maryjo, Ty zawsze pomagałaś i nieustannie nam pomagasz. Każde pokolenie na przestrzeni wieków doświadczało Twojej pomocy. Świadczy o tym pozostawione tutaj wota, księgi zapisanymi prośbami i podziękowaniami, książki opisujące historię cudów przekazywane z ust do ust. Dlaczego, Maryjo, nam pomagasz? Czy my jesteśmy tacy wspaniali, dobrzy, kochający Cię zawsze? Na pewno nie. To dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że chrześcijaństwo jest interwencją Boga. W chrześcijaństwie nie tyle człowiek szuka Boga, ale Bóg szuka człowieka. Bóg schodzi do rzeczywistości ludzkiej. To Bóg się objawia, odkrywa siebie, pokazuje, jaki jest. To przede wszystkim On szuka ludzi, aby obdarować ich swoim własnym życiem. Ta prawda o Bogu widoczna jest przede wszystkim we wcieleniu. Syn Boży staje się człowiekiem, poczyna się w łonie dziewicy i przychodzi na świat, aby być Emanuelem, to znaczy Bogiem z nami. My nie musimy spoglądać do góry, aby gdzieś daleko szukać Boga. On jest tutaj z nami. To On przyszedł, aby nam pomóc wyjść z niewoli grzechu i śmierci. Szedł na drogę jerozolimską i nikt z tej drogi, którą szedł Jezus, nie został wykluczony. Bo jest to droga miłości, a w miłości nie ma wykluczenia. Droga Jezusa jest drogą niewykluczającej miłości. Jeśli chcemy iść tą drogą, to na nowo jako Kościół idący za Chrystusem musimy to odkryć i uświadamiać sobie tę prawdę. Twoja misja, Maryjo, jest wpisana w tę drogę niewykluczającej miłości. Na kartach Pisma Świętego widzimy Cię zatroskaną o los innych, o krewną Elżbietę, do której poszłaś z pośpiechem, o gości weselnym w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił pierwszy cud, przemieniając wodę w wino, o Kościół zgromadzony w Wieczerniku. Dowodem największej troski o nas jest Twoja obecność, Mario, pod krzyżem na Kalwarii. Tam Twój Syn powierzył Tobie każdego z nas. Mario, prosząc się nieustannie o nas, wypełniasz testament Syna. I ta prawda jest zawarta w pięknym tytule Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pomagasz nam, nasza najlepsza Matko, przede wszystkim kroczyć drogą wiary, być posłusznymi woli Ojca. Jednocześnie nie zapominasz o naszych codziennych ziemskich sprawach. Jako Matka chcesz dla swoich dzieci tego, co najlepsze. A co jest dla nas najlepsze? Maryjo, Ty to wiesz. Chcemy Ci zaufać bez reszty na wzór błogosławionego prymasa tysiąclecia. Wszystko postawiłem na Maryję. Przede wszystkim Ty chcesz naszego zbawienia.
Pragnę, żebyśmy skorzystali z dzieła Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego w jasnogórskiej ikonie wskazujesz na Niego, mówiąc niejako: On jest lekarstwem na Wasze problemy. Tylko On może Was zbawić. Tylko On może rozwiązać Wasze problemy. Maryjo, pomóż nam uwierzyć w Twojego Syna i podążać tą drogą, którą nam ciągle wskazujesz. Rozważamy tajemnicę światła, tajemnicę Kani Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, przyjm za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Na zakończenie naszej apelowej modlitwy pragniemy, jak zawsze, modlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, potrzebne dla niego dary Ducha Świętego, zdrowie, za Episkopat Polski z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą na czele,
naszego metropolity, księdza arcybiskupa Wacława, cały nasz paulicki zakon z ojcem generałem Arnoldem, przełom Jasnej Góry, Samuelem, za wszystkich ojców i braci posługujących w sanktuarium, szczególnie w konfesjonale, wszystkie nasze klasztory w Polsce, na świecie, szczególnie za nowicjat i seminarium na Skałce. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne. Pragniemy modlić się za naszą ojczyznę, Polskę, szczególnie za tych, którzy tę Polskę szczerze kochają, za rządzących, by szukali przede wszystkim dobra narodu, a nie swoich pożytków. Modlimy się za jasnogórskie sanktuarium, za dobrodziejów Jasnej Góry, żyjących, o Boże błogosławieństwo dla zmarłych, o łaskę nieba, za pracowników duchownych i świeckich. Właśnie wszystkie intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej polecamy także tak licznych pierwszych dnia dzisiejszego, szczególnie siostry franciszkanki rodziny Maryi. Dzisiaj sześć sióstr na Jasnej Górze złożyło śluby wieczyste. Modlimy się, aby właśnie ten dar uniosły przez całe swoje życie, z radością dając świadectwo, tak jak wiele wspaniałych sióstr tego zgromadzenia, na wzór swojego założyciela, świętego arcybiskupa szczęsnego Felińskiego. Modlimy się za obecnych pielgrzymów z Jejkowic, diecezja katowicka, którzy tutaj przybyli pierwszą z księdzem Rafałem, za pielgrzymów Stropienic, świętej Jadwigi Śląskiej, odbyli pielgrzymkę z księdzem Mateuszem w charakterze pokutno-błagalnym, za pielgrzymów z Wojnowic, diecezja polska, pielgrzymka rowerowa, z Jarosławem Karpą, którzy pokonali 180 km. Za pielgrzymów z gminy Kowców, diecezja białostocka, z księdzem Andrzejem Bojarzyńskim i pielgrzymów Dama Sławka, archidiecezja gnieźnińska. Jest to tym razem właśnie pielgrzymka motocyklowa. Dziękczynna za 2 lata po nawiedzeniu. Świętego Wizerunku Nawiedzenia archidiecezji gnieźnieńskiej księdzem Mariuszem Orlikowskim. Chcemy modlić się również za Instytut Prymasa Wyszyńskiego, który podejmuje właśnie czuwanie nocne. Modlimy się za parafię świętego Klemensa w Gocie Wielkiej, która dzisiaj przeżywa Twoje Matko nawiedzenie, abyś wszystkim rodzinom pobłogosławiła i wyprosiła dla nich łaskę pokoju i wszelkie inne potrzebne łaski. Pragniemy na zakończenie odbyć modlitwę za wstępstwem błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Marii siebie, Kościół i ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, aby całym życiem miłowali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i wiernie Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Sprawa, abyśmy z pomocą Marii Matki Chrystusowej pokonywali wszelkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za stronnictwem błogosławionego kardynała właśnie tę łaskę, o którą Cię teraz ufnością proszę. I wspólnie powołamy pod Twoją obronę uciekamy się na Boże Cielu. Wszelkim prośbami racz nie gardzić potrzeba naszych. Racz wszelakie żywy wszechu, racz nam zawsze wybaczyć. Panu chwalemy błogosławiamy. O Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz,
poczuj się sierpem naszym. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twoim nas polecaj. Twoje. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.